Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym miksiku z S34W9 i S1DE. Grzybów bida, jak widzicie, piszczy, skrzypi w ogóle. Gdyby nie kupon, to już bym nie miał na awkę. Ciężko się zapowiada. Gryf jeszcze 8 dni, teraz gold będzie, więc 3 paski pojedziemy, a później trzeba będzie zacząć pomału oszczędzać, bo w święta będą 3 albo 4 dni nawet. Wszystkich eventów wtedy trzeba mieć na gryfa i na 3 paski. Jedyny plus, że przez te 4 dni będzie też event Skarby Lasu, więc będzie parę tych grzybów więcej wypadać, więc jest szansa, że coś tutaj się uda. W wodzie, w pupilach już jesteśmy na drugim pecie, dokarmiamy pierwszego, jest ok. W świetle jest podobnie, dzyńka 100, lisek zdobyty. No w ziemi jest lipa, bo nie zabiłem do środy tego 13 peta, więc będzie za tydzień bity, to samo w mroku, więc jak widzicie, plecak zapchany, tym bardziej zapchany, że płomiek jest już na setce, a jutro rano szukamy Inferniksa, więc trochę się plecak odepcha jutro, na razie się zapchał owocami, oczyściłem się z epików dość wyraźnie, chociaż jest jeszcze jeden na jutro, to na jutro do kibelka. Kibelek 7, więc elegancko 50 wpadnie. To akurat mi z kibelka wypadło, więc trafi z powrotem do kibelka i będzie cycuszko, jak to mawiają w gwencie. Co tutaj z takich ciekawych rzeczy? Nie fart na niedźwiedziej skórze. Chociaż ładnie te hity zaczęły wchodzić. Krytyków było dużo z mojej strony, z jej też kilka. No i można by się było tutaj spodziewać wina przy takiej serii krytyków, aż trudno by to było, żeby ten win nie wszedł. Już prawie wyrównaliśmy health z nią, już mamy prawie więcej healthu, teraz już mamy w ogóle więcej, no ale ten krytyk i drugi krytyk nas pogrzebał. No ale padła, później będzie na oddzielnym odcinku Infernix. No Infernix, moi drodzy, to było też wyzwanie dla free-to-playowca, żeby weszła seria bloków krytyków. To naprawdę było wyzwanie, tym bardziej, że jak widzicie, było nerwowo do samego końca. Portal do piekieł, mściwa królowa, portal przeszedł do historii bez historii. W zasadzie te 8 baniek podejrzewam, że w 5 hitach zdjąłem. Jak już zaczęły wchodzić, nie? Bo jak widzicie, dość długo nie wchodzą. Milion. Siądzie jakiś krytyk, są 4,5. Drugi za 4,5. Tak. Easy peasy lemon squeezy. Tutaj mściwa królowa, no niestety nie była dobita. Zobaczcie, jaki unlucky. 1 300 000, niestety. Tu co mamy? Lisorożec. No lisorożec był tutaj też dość szczęśliwy. Chociaż nie aż tak bardzo. Tutaj dzyńka potrafiła krytyki powsadzać. Nawet ich za dużo nie potrzebowała. Kulkon chyba też nie był zbyt trudny. Chociaż te krytyki się przydały, nie powiem. Ojojoj. No, był trochę lucky. Małżon, jak tam z małżonem. Proks na małżona. Dość też ciężki bój. I gdyby był krytyk, to byśmy zdechli, ale się udało. Wyprawa gildy i Bronx. Co tu się stało? Tu chyba byliśmy na bardzo blisko już. Markow i Kusza. Kusza dobił. Niestety nie udało nam się zaliczyć. Groty nietoperza na D. Podchodzimy drugi raz do niej. Zobaczymy, jak wyjdzie. SI Fighter. Co to za SY Fighter? SY Fighter! Jeden. Złotka, jeden orek. 91 Crocs na 84 Ponikonika. Ponikoniki, jego uniki. Chociaż ten Crocs też tych bloków trochę przyliczył, co? No, w końcu jakiś krytyk są. I życie na krawędzi, Ponikonik dobija kolejne pety.
Dostał po 20, ale ile ten pingwin bloków robi? Delświn, ślimun, hydrosłoń. Jeszcze siedmiornica. To się nazywa życie na krawędzi. Pony konik odniósł zwycięstwo. Dobra, wieża, strefa mroku, loch. To już są wszystkie rzeczy do zapisania. Budujemy traktor 10, moi kochani, więc już jutro. No jutro nie, dzień i 3 godziny, ale jutro już z walk będę ładował we władce. Trzeba będzie tutaj zacząć coś też wygrywać. Za dzień i 3 godziny skakuje salka 13 i budujemy kwatery 13. Sury, jak widzicie, jak lodu. Nie ma się czym przejmować. No i co tutaj generalnie mamy do zrobienia? Możemy walnąć sobie loch nowy solo. Wojownik. Z unikami. To ta nowa klasa, która powstała w Szejksie Wojozwiat. Wojownik z unikami. Chciałbym taką klasą zagrać na nowym serwerze, Wojozwiadem. A najlepiej Wojozwiadomagiem. Jeszcze damage maga, resy i HP. Poja i uniki zwiada i bym normalnie sobie taką klasą mógł zagrać na nowym serwerze. No, ciekawe jak nam zejdzie. Kościotrupi król. No, zaczynają w końcu wchodzić solidne krytyki. Ponad dwie banie. Trzy banie. Uj, dlaczego mi oddałeś krytykiem? Trzy banie. Jeszcze ustaliśmy milion damage'u. No. 22% progresu. Miło, całkiem miło. Tym bardziej, że ten trener tu jest na czwórce. Dopiero, więc nie jest to jakieś bogactwo. Zadania zbieramy. W tej chwili już na wszystkich serwerach, żeby móc zrobić osiągnięcie, bo najprawdopodobniej jednak trzeba będzie odebrać te 25 zadań jednorazowo, bo to, że tu jest błąd, to wiadomo, nie? To jak z niemieckiego się tłumaczy na polski i się składni nie zna, to się tak tłumaczy, nie? Generalnie pobij w podziemiu, bo teraz z pierwszej pozycji w rankingu tak powinno to brzmieć, a że w niemieckim się te rzeczowniki stawia raz na końcu, raz z przodu, to i przetłumaczyli tak. I mylnie to brzmi, tak jakby to trzeba było kogoś w podziemiu pobić. Nie, 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 w sali. Pały. Ale to i tak za szybko nie zrobimy. No, czekamy, kiedy te paski dodadzą, bo nie wiem kompletnie, ile tych bohaterów tego wszystkiego tutaj jest. No i w oczekiwaniu, moi drodzy, no chyba zaczniemy trochę też robić. Paseczek za 100 tysięcy. Siła, zręczność. Ten pasek, on tak cienki, ale dobra. Co dzisiaj wiedźma chce tak w ogóle pasy? O, widzicie? Zrobimy sobie parę tornadek, bo jak widzicie, mam je troszeczkę zapóźnione. A będzie ich trochę za darmo, więc... Więc czemu mamy sobie ich nie zrobić, skoro ma być ich kilka za darmo? Tu się zaczyna stawiać nam jakiś wojownik. Mam nadzieję tylko, że nie zbije nam dużo damage'u. I będziemy mogli dalej za darmo bić. A jak? Kretunik. Dopóki są za friko, to będziemy je sobie bić na odcinku. A co? Ten też chyba jeszcze wejdzie za friko. Broń. Znacznie słaba. Przejdziemy też te tornada, bo zaraz w petach się trochę uspokoi. W lochach już się uspokaja, więc będziemy mogli dalej tornada robić i zbierać pomału itemy do wiedźmy, a te jeszcze nie są jakieś takie wybitnie drogie, więc... Więc możemy sobie pchnąć trochę tych tornad, żeby dojść do jakichś tam bloków, albo do takich, co już trzeba będzie co godzinę poklikać. 300 tysięcy, no to już jest całkiem droga ta klata, ale... No ale to nie jest jeszcze kilka milionów, nie? Braciszek, tak, braciszku! Dasz pasek. No i elegancko. Pasek to jest elegancka sprawa. Możemy sobie nawet chyba o, maguśka podsycić trochę levelem, żeby miał... I idziemy dalej. Pantera. U Jezu, pantera. Była sobie pantera i skończyła się pantera.
No te tornada nam levela nie dadzą, to nawet nie ma co liczyć. Ale fajna zabawa. Pobijemy sobie trochę torna. Pierścionek. Piękny. Złoty pierścionek. Pożyczył Bronek z wystawy. Milion expa za takie tornado. No to jeszcze 100 tornad i wbijemy level, moi drodzy. Da radę. Odcinek będzie trwał 17 godzin, ale damy radę. Wiecie, zaraz tu się skończą te darmowe próbsony. No ale kiedyś trzeba było to tornado zrobić, jak wam tłumaczyłem już znowu pasek. Najlepiej tornada zostawić na samym końcu. Bo później ich trochę można porobić za friko, więc lepiej do bloków jakiś dojść tutaj w strefie mroku. Najpierw w lochach, w wieży, a później już na lajcie tornadka bić, to już jest późno, bo tak jak widzicie, jeżeli mało healthu wam zabiorą, to macie 3 próby dalej. Nie ma z tym problemu. I można sobie je szybciutko w ciągu jednego odcinka nadrobić w dużej liczbie. Znowu klata. I parę pieniążków zarobić. Tego już tak nie ładujemy po 5 milionów. Halo, dziewczę. Dziewczę. Nareszcie. No dziewczę nam zginęło od... No, ale ci zwiadowcy są męczący, bo oni... Tyle uników narobią, w końcu wbiją te ileś tam, te 10 czy 15% healthu. No, nareszcie. Czaszeczka za 300 tysiaczków. Sprzedajemy. Idziemy dalej. Jeszcze tylko 90 kilka... Porna do levela. Tak jak mówiłem, robimy, aż nam wyskoczy zagrzybka, wtedy przerwa. Ale dopóki są za free, to czemu nie? 1 300 000 expiora, elegancko. Fajną masz broń. Dasz mi taką? Jak z tobą wygram? Dałbyś mi taką, jakbym z tobą wygrał, co? Dziku. Dziku. Dasz mi taką broń? Grzecznie cię proszę. Chamie jeden. Takiej nie chcę. I znowu pasek. No powiem wam, że ładnie tutaj dzisiaj wiedźmę podkarmimy. Znowu paseczek elegancko. Mam wszystko, mam. Czasem zapominam te zwoje pozakładać. Staram się jakoś to pamiętać, ale nie zawsze wychodzi. Czapka za 300 tysięcy. Chętnie. Cię spieniężymy. Olbrzymia japa zagłady. Japa czy paja, czy cokolwiek innego ginie i daje klatę za 400 tysięcy. A my pędzimy dalej, już tylko 88,5 tornada do levela. A tyle to na pewno nie zrobimy za darmo. Nie ma się nawet co oszukiwać. Ale jak sprośnie już 1 400 000. O Jezu, myślałem, że z pierwszego hita zginie. I kolejny pasek. No proszę. Pechajsu, już nam brakuje tylko 80, 90 niecałe milionów. Więc już jak dają po 1,5 miliona, to już jakieś 60 tornad. 60 tornad już jest nice. Nie? Ogień. Ogień, narzekacie, że nic na D nie robimy, bo jest free to play. Proszę bardzo, ile robimy? Ile tornad siada nam na odcinku we free to playu? Tarcza na wytrzymałość. Niestety nie. I dalej za darmo. 50. 50 może nam dacie Pixona, więc postarajmy się, żeby to był dobry Pixon. Ło! 1 200 000. Daj mu jeszcze kryta. Dobra, to teraz byle co. Niestety czapka. Czapka to nie jest Epixon. Setny nam daje Epixona. Pokra... Ej, no tylko nie bawmy się tutaj w jakieś uniki. Synek. Synek. Wsadź te uniki w pompkę.
Król krasnoludów, od razu z krytyka, żeby tu go trochę zamroczyć, żeby tych uników nie robił nie wiadomo ilu. I to się nazywa współpraca ze zwiadowcą. Dajecie mu solidnego kryta na starcie, chłopina nie wie później co się dzieje. No trochę tych tornad jak widzę mamy zaległe. Troszeczkę. Bo wchodzimy jak w masło. W mamuta też wchodzimy jak w mamuta. Ej. Ej. No piękności. Ale już ten pasek życia spada. Znowu tarcza. Baby. No powiem wam, że tych magów to my tutaj zżeramy. Naszyjniczek, pętliczek, pętliczek. 200. 800. Ciekawe, ile my tych tornad zrobimy tak za friko. Jak na razie oni mają po 4 koła, statny mamy 8, więc generalnie lekka przewaga jest. Ale już ten pasek życia... O, widzicie? Już nas zablokowali kadygi. Musieliśmy na styk, coś musiało nie siąść. Podniesiemy sobie siłkę do 1900. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. 1900, 1250, 1800 jest ok. No to moi drodzy, mamy lipę, bo właśnie skończyliśmy tornadka na odcinku. Gabinet magii pasu już nie mamy. Ile zrobione? Tu zrobione. Portal solo. Zrobiony, gildyjny zrobiony. Więc mamy tu już wszystko chyba na DS głowy. No i wpada nam 100 tysiączków. Odbudowa 6 tysiączków. Biznes czysty. Ataki zrobione, okej. Okay. Mamy z głowy nasze DE. Strasznie długo dzisiaj, ale porobiliśmy trochę tornad. No, ruszyliśmy 1/3 levela, nawet więcej. No, teraz co godzinę poklikać. Jest też taka szansa, że następny na przykład też za friko wejdzie. Nie? Ten był na styk, więc coś tam nie siadło w nim. Ale jest szansa, że w następnym może siądzie. To kiedyś tam zobaczymy, moi drodzy, mój koksowy władca. 205, łach i kozak. Jeszcze go podniosę do 90 ulepszeń, żeby King Lola bić spokojnie. Tutaj też na razie trzymam ten wehikuł. Chcę zrobić na spokojnie, moi kochani, to osiągnięcie, więc nie odbieram na razie tych wehikułów. Odbierzemy sobie kiedyś na odcinku, jak się nazbiera 200 czy 300 i pacniemy na odcinku i będziemy jechać jak te sanki po śniegu. No dobra, co my tu mamy, moi drodzy, do robienia? Pupile portale? Chyba coś tam w poczcie jest tutaj zapisane, co? Pożeracz dusz. Wczoraj rozpocząłem ten 50. portal. Tak, powiem wam szczerze, mieszane uczucia. Ten krytyk nawet nieźle siadł. No tu unlucky, 4 milionów healthu. Teraz muszę zobaczyć i zbadać go, bo tu jest 10 hicior, tu jest 13, no i tu jest 12, więc trochę ten drugi, pierwszy był większy niż można było się spodziewać, ale jest taka możliwość, że trzeba będzie tutaj się jednak trochę odobrazić na te epiki, bo jeżeli cały czas tak będzie dwóch, trzech baniek brakowało do następnego hita, to podniosę ten health o te 2-3 bańki. Bo ten jeden hit więcej mi da. Natomiast zobaczymy zaraz też dzisiaj na przykład jak sytuacja wygląda. Obrona pupilata 2F. Mrok na mrok. Mrok na mrok. Cóż tu się wydarzyło takiego? Zawiszawsza. Zbiła prawie całego jaduna. Zobaczcie, diabłoczort już walczy. Jaki dzielny jest ten diabłoczort. Patrzcie, jaki krytyk są. Jadun na czysto. Diabłoczort już jest potwór. Portal do piekieł ziomek śmierci. No to jakieś stare próby, które mi nie wyszły, tak? Ja. 33. 37. 64.
No trudno powiedzieć, że ta nie wyszła, bo wyszła dobrze. Ale to wam chyba pokazywałem już. Ta już chyba gorsza była, nie? Uj, ta to była tragiczna. Te 60 baniek uratowało i te 40. Ale tak, to było tragicznie. No dobra, co my tu mamy? Bitwy, bitwy, portal, wiedźma, strefa mroku, loch, wyprawa, strefa, strefa, wyprawy, wyprawy, wyprawy. 49 zabity, wyprawy, wyprawy, 50 zbieramy. I wyprawy, moi drodzy, Absurdystan, ostatni loch, który mieliśmy. No już na W9, zobaczcie, ten mistrz skrytobójców wcina tych naszych mobków. Naszych dzielnych bohaterów wcina jak objadek. Zobaczcie, cała gildia przeleciała, nawet do mnie doszło. Moi drodzy, nawet C-krytyka walnąłem za 5 koła, jak widzicie. Jednego, ale zawsze. Rzadko kto tutaj jakieś krytyki wali. A mi się udało jednego walnąć, no i na styk go zaliczyliśmy. Ale tak naprawdę praktycznie na styk. No, może być ciężko kolejny zrobić. Oczywiście nastawiłem, zaraz po północy będziemy wiedzieć, jak nam pójdzie. No, ale ciężko się tutaj zapowiada. Ciężko. Okej, czyli to z poczty to chyba tyle, co chciałem wam pokazać. Tak jest. W pupilach dalej mamy 16602, jest ok. Podziemia dobrze stoją. W twierdzach stoimy tak jak ustaliliśmy, że już nie stoimy w ogóle. I nie będziemy szybko stali dobrze. No i zobaczymy. Portal całkiem nieźle idzie. Wczoraj nowy portal 6% progresu. Dzisiaj już jest 4, a jeszcze nie biłem ja. Tutaj 3 osoby, 4. Więc jakby się udało, że te 4 osoby zrobią procent i mi by siadło i bym zrobił procent, to byśmy znowu 6% ruszyli. No. To był dobry ruch. To był dobry ruch. Pupile, śmierdziele. No, będziesz bił niedługo. Będziesz bił niedługo, będziesz tu pod strachem serwera. Bo ty to na razie jesteś pod strachem samego siebie. Jesteś jak ten cień, który ucieka sam przed sobą. Ścigany przez samego siebie jesteś. No dobra, mamy full schela, 19 pupili w ziemi. Na ziemię ogień jest lepszy. On ma 750 karmień. My tych karmień mamy trochę więcej. Dużo tych setek mamy, jak widzicie. I na ziemię chyba taki nasz ogień odpalimy. Podejmiemy to ryzyko, bo to jest zawsze ryzyko, nie? Aczkolwiek mam tutaj wysokiego trenera. Mamy ileś tych setek więcej. Ogień ma przewagę. Rokitek już to skończy. Ale jaja. No, ale zobaczcie, Rokitek ma 30 i ponad 1000 stat, jego ma Tyrek 33, nie? Więc to są praktycznie podobne pety w tej chwili. W tej chwili te premie to spowodowały, że ten Rokitek jest niewiele gorszy od tego Tyrka słabego. Jak ktoś ma mało karmień. Jego Tyrek ma 33 koła staty. Mój Tyrek ma 37. Tak? To ja mam większą przewagę stat nad jego Tyrkiem niż on nad moim miał Rokitkiem. Więc całkiem przyjaźń. Okej, 19 popili 744. To jest też mało karmień i myślę, że pójdziemy z tą wodą. Myślę, że pójdziemy, bo też mam tu dużo setek, ten mój hydrowir 37 tysięcy staty też ma. Myślę, że też pójdziemy z wodą. Jest szansa, żebyśmy nawet ze 4 ataki dzisiaj zrobili. Ale hydrowir będzie walczył. I to z Tyrkiem. No, moi drodzy, Tyrek 33, hydrowir 37. Zobaczymy. No generalnie ten Tyrek tutaj nie miał za dużo szczęścia w życiu. LZ Petr, 19 petów, 967, tu już jest więcej, ale myślę, że ruszymy z mrokiem. Że ruszymy z mrokiem. Mamy też tutaj tych setek sporo. Też 37 tysięcy staty Majadun. LZPET może też mieć już dobre staty. Ale ruszymy z mrokiem. Mamy już naszego Diabłoczorta, który też tam coś tam powinien skubnąć. Może nie jakieś kosmosy. Ale już tutaj wsza Tyrka zaczyna tyrać. Coś tam zawsze w niego wsadzi. 2,5 miliona. Diabłoczort też
Po milionie za krytyka nie jest źle. Gorzej, że tylko jeden hit wszedł na razie. No, 2 miliony krytyk elegancko. Jestem z ciebie zadowolony, diabłoczorcie. Miałeś zrobić to, co zrobiłeś. No i ten już trochę lepszy tyrek, bo ma 34 tysiące stat. Ale Jadun tego nie powinien przegrać. Nie powinno tu się to wydarzyć. No i mamy Chicken Jacka, no i mamy problem, bo na tym się nasze walki kończą. Niestety. Światłem nie wygramy. Teraz po tych patchach jest ciężko ze światłem gdzieś się odbić. Tym bardziej, że moje światło ma jeszcze 36 koła staty, a jego tyrek będzie miał 37, więc... Więc teraz światłem na ziemię to ciężki jest ten atak. Ziemią na ziemię jest 50-50, tak? Mamy prawie tyle samo karmień. Podejrzewam, że będzie tyle samo setek. Tyle samo petów. Więc tutaj będzie 50-50, a patrząc tutaj na tą sytuację 14-500, 40-16-600, ponad 2100, czci więcej. Więc to jest 50-50 na to, żeby zyskać 20 albo stracić 180, czyli wiecie, rozumiecie, 3-0. Kończymy, no szkoda trochę, bo odpalałem żywioły trochę słabsze, no ogień dużo słabszy od ziemi, mrok też słabszy, woda dużo słabsza. Zostawiłem 2 mocne żywioły, no i niestety nie trafił mi się przeciwnik godny na nie. No ale co zrobić, no nic nie zrobimy. Ważne, że trzymamy te pupile tak, jak powinniśmy trzymać. Pamiętacie, 3, 4, 5 miesięcy temu tak sytuacja dokładnie tak wyglądała, tylko w drugą stronę. Kto inny był top 1 i miał przewagi tyle, właśnie ponad 2000 miał przewagi, na jeszcze 2000 nie mam, ale jakby jeszcze mnie nie trafili przez parę dni, to kto wie. To ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Amulety nie mam, już naszyjnika nie mam. No okej. Okay. To co nam zostało, moi drodzy? Portale tutaj nam zostały. No to zacznijmy od tego, na który bardzo liczymy. No to, żem zbił 13 milionów. Na bogato. Na bogato. No to ten portal rozczarował. 14200. To słabo. To jest słaby dzień. To jest słaby dzień i teraz jest ten problem, że tutaj te 4 osoby mają ciężkie zadanie. Chociaż też nie takie ciężkie, bo nawet jak zbiją po 5 baniek, to wbiją w 4 osoby 20 milionów, nie? Więc 1% to na pewno zejdzie, są szanse, że 2 nie ma tragedii. Okej. Okay. No i teraz najgorsza rzecz, najbardziej denerwująca. Mam nadzieję, że ten pech braku krytyków, ja zobaczę, czy tu wszystko mam. Może ja czegoś tutaj w wieźmie nie włożyłem na krytyki. No mam wszystko, krytyki są włączone. Damage jest włączone, wszystko jest włączone. No, moi drodzy, najważniejszy portal dzisiejszego dnia przed nami. Najważniejszy, bo są szanse setki petów przed końcem roku. Ale to wszystko zależy od tego, jak tu siądzie wszystko elegancko. Czy siądzie, czy nie siądzie, też pytanie. Ach, denerwuję się troszkę, powiem wam tak szczerze. Tak troszkę się denerwuję. Tym atakiem, no ale dobra, jazda! O ja pierdzielę. No co oni kurde, pogłupiali dzisiaj? Wszystkie krytyki wyłączyli? Posrało ich? Naprawdę? W gildyjny 2 hity, 0 kryta. W solo 3 hity, 0 kryta. Na 5 hitów 0 krytyków. A tu proszę, wali mnie po ryju jak szmatę. No co tu chodzi? Co to jest? 5 milionów damage'u. 8600 i 7200. Co to jest? No to jest, moi drodzy, informacja, że jutro no prawie 100%, 99, czyli 3% w plecy. Dzisiaj. Bardzo dawno nie miałem dnia na plecy. No ale kurde, no wy se chyba kpicie. 5 hitów w portale i 0 kryta, a po mnie krytami napierniczają?
A ja w Gildyjny 2 hity 0 kryta, w solo 3 hity 0 kryta, no... Nie jest to dobry dzień dla tego serwera. Nie jest. Jednak. Bo i ataków nie zrobiłem 5, i... A portale to... Dobra, Gildyjny to... Przeboleje. Przeboleje, ale ten portal solo, to co się tu wydarzyło, to jest wstyd. To jest po prostu... Wstyd. I nie chce mi się już na ten serwer patrzeć, jestem sfochowany. Po 2 dniach jutro zaczynamy w zasadzie od zera portal. No będzie miał 99%, więc w zasadzie nic takiego nie zbiliśmy, tak? 99%, więc 2 dni. W 2 dni zrobiłem 1% progresu. Dobry dzień, co? Tu zaraz będziemy serce stawiać jeszcze 100k. Więc 2 dni zrobiłem super progres, nie? No dobra, jesteśmy tutaj. Tu co mamy ciekawego? Tutaj mamy Absurdystan. Tu jeszcze nam trochę brakuje. Na szczelbie się skończyło, więc jeszcze trochę potrwa. To jest ta próba Bachora Despoty. Wyrzucę ją też jako oddzielny odcinek, jako oddzielny miks do mini poradników, jako oddzielną walkę. Czapka poszła od razu na handel. No i były jakieś takie próby, które mnie dobijały, na przykład 15 baniek, tu drugi słaby hicior. To jest ta, którą wkleiłem na tuby. No po prostu kurzająca. 12, 4 i 25. Takie wiecie, zarąbiste 4K damage'u, nie? 4KK, 15, 20 i nie ustałem. I nie ustałem. Tutaj początek udany, 4 bańki, 18 i 15. Także jak widzicie, nie było wcale łatwo z tym Bachorem. Było dużo bliskich prób, albo takich, które nam... Zobaczcie, 6 milionów mi zostało, nie? I zadałem trzeci hit. Straszny ma ten damage różny, ten Bachor. Czasem ustawałem na milionie, czasem nie ustawałem, a czasem też unlucky. Czasem mi 6 baniek zostawało. Tutaj mamy zimnego tłuściocha, to jest mag, którego zaczynałem. Tutaj portal solo. Pierwszy dzień wszedł bardzo, bardzo udanie. Pomimo braku tego kryta, ten kryt no, po prostu był bajeczny. Drugi dzień... Już trochę gorzej. No tu unlucky bardzo, że nie mogłem oddać trzeciego hita. No i to chyba tyle z tych, co miałem zapisane do pokazania wam, tak. No i dzisiaj walimy. Trzeci dzień w zimnego tłuściocha. Nie, kurwa, nie, nie, po prostu nie. Po prostu nie, no po prostu nie. Po prostu nie. Jak mi ktoś powie, że to jest przypadek, że mając 50% szans na krytyka, już 8 hit w portal nie poszedł krytyk, już 8. Było 61 z 53, tak? 2% w plecy. Dobrze liczę? 148 na 128, 20 milionów zbiłem, czyli 4 miliony za mało. Jakoś tak. Dobra, w dupie to mam. Jest krytyk! Moi drodzy, krytyk wsiadł! Jaki zajebisty krytyk wsiadł! Normalnie krytyk wsiadł. Na 10 hitów jeden krytyk wsiadł. No po prostu i to zarąbisty krytyk są. 7200 damage. No po prostu mistrzostwo świata. Powiem wam, że dzisiaj te portale to po prostu jakaś totalna porażka. Totalna. Aż szkoda gadać o nim. Idziemy na pupile. Ziemia, daydreaming. Aż szkoda gadać, powiem wam. 100, nie ma 19 peta, okej. Okay. Nie ma 19 peta w ziemi. To pojedziemy go światłem. I tutaj 20 na 19 powinno nam się udać wygrać, tym bardziej, że mamy sporo karmin. Heraldon już zacznie lać go. Szkoda, że tak mało krytyków.
No ale powiedzcie mi taki, ja rozumiem, że 50% to jest losowe, czasem się walnie dwa, czasem jeden. Troszkę się poddenerwowałem, powiem wam tak, tą walką, która miała być taka bezstresowa. To troszkę jednak się poddenerwowałem. Jerzyk. A powiem wam, że trochę mnie te portale zdenerwowały, bo ja rozumiem, nie, że nie można mieć zawsze samych krytyków, nie? No i klocek na tyrka, no, elegancja, Francja. Ja rozumiem to, nie? Nie można mieć zawsze krytyków. Command bez 19, 17, 18. Na 100 bez 19, 17, 18, 20. 17, 18, 20. 17, 18, 20, ty nie będziesz walczył jeszcze, więc mrok jest taki tyfity. Bo czy siądą uniki, czy siądą blok. W zasadzie jest taka decyzja, nie? I tak mam nakarmionego go. Nakarmił Kamulaka. Te, no się. Nie będziemy tu ryzykować, też. Nie po to mamy 8000 czci przewagi, żeby się bawić w jakieś ryzyka niepotrzebne. Sasuke już ponad 1000 nad Gladiusem wykręcił. Ładnie. No, wracając do portali, to przyznacie wstyd. Wszędzie mamy 50%. No, wszędzie. Na 10 hitów w portale 1 kryt, to jest ile procent? 10. No 10, a 50 to jest troszeczkę tak delikatnie. Dobra, mamy jakiś item, który moglibyśmy ewentualnie sprzedać. Żeby sobie poprawić humor, walniemy sobie jeden E-Asteros na koniec. A co? Mam tu jakieś rękawice za dwie bańki. No. Walniemy sobie jeden E-Asteros na koniec, moi drodzy, zimny drań! O ty, skurkowańcu. Uderzył mnie, myślałem, że na unikach samych dotrwamy do końca. Ale on mnie bije. Bum, szakalaka, pierścionek i 300 milionów. Pierścionek za 10 baniek. Czy ja zapisałem tą walkę? Nie. Bo po co, nie? Item do klasera, bo po co zapisywać? Nie. Po co? Ty, Maciek, jesteś taki durny, że aż szkoda gadać. Co dzisiaj wiedźma chce? Nakrycia głowy, no elegancko. Same czapki u mnie, moi drodzy, same czapki. Dobra, jeszcze sobie zrobimy jeden, a co? Miejcie coś od życia. Coś byśmy tu sprzedali. Czy te buty jeszcze będą mi potrzebne w tej chwili? Niech będą, bo może się przydadzą na ostatniego bossa. A wyrzućmy ten jeden na szyjnik. Zróbmy. Jedźmy. Brigitta! O, Brigitte, jaka ty mocna jesteś, Brigitte. Rękawice za 10 baniek. Teraz zapisałem se Brigitte. Brigitte se teraz zapisałem. Mamy kolejny item do klasera i kolejne 10 baniek. Ile do levela, moi drodzy? 328 milionów, czyli jeden lot nam nie da levela, niestety. Z tą Brigitte. Dobra, sobie to mam. Portale mnie zdenerwowały. Pasy zostawimy, bo wierzę w nie w końcu, a zresztą w sobie je mam. Będę denerwował jakimiś pasami. Nie po to zabiłem wczoraj Bachora, żeby tu się jakimś pasem przejmować. Ej, co ty mnie tak bijesz? Co ty mnie tak bijesz? I jeszcze go nie zrobimy za pierwszą próbą, jak tak dalej pójdzie. No. I jeszcze go nie zrobimy za pierwszą próbą. Ciekawe za którą. Bachor padł, teraz do 18 mamy, no do 17 mamy przejażdżkę. 17 to będzie tak trochę cięższy. No i na 18 będzie więcej nerwów.
Jaka katapulta? Rakietnica balisty. Okej, weźmiemy tego bałwana. Następny itemek do klasera. Elegancko. Mamy brońkę. Brońka to też niestety nie jest nakrycie głowy. Szkoda, że nam nakrycia głowy nie lecą. Naprawdę szkoda. Czy ja tam nie mam jakiegoś miejsca na jakiś pierścionek czy na coś? No to jeszcze zrobimy sobie ten level, żeby nie było. To przynajmniej level sobie strzelimy. Co się pozbędziemy? Może. NCPNC, no ten 300 to nie. NCPNC, monetką sobie w ręce kręcę. I wyrzucę sobie tego pasa. Bijamy level, nie ma żartów. Nie ma kpin. Robimy 14 Asteros. Dużo ma tej z ręki. Czerwona demonica. Ale ona nie ma trenera. Ale ma dobre uniki. Walnęła mnie z tego kryta, jakby miała trenera. Co ona mi zrobiła? No to jest po prostu gwałt. To jest po prostu gwałt. Aż za trzy dyszki, przepraszam, aż z wrażenia przewróciłem sobie krople. Trzy dyszki, hicior poszedł. No dobra. Może trzeba będzie ją nawet przeklikać ze dwa razy. Bo wali, wali grubo i robi dużo uników. No i dobrze. No dobij ją już. Co to za cipek? No. Dobij ją. Dobij ją. Jest czapka. Jest czapka, moi drodzy. A wiecie, co to znaczy, jak jest czapka? Że po pierwsze wbiliśmy level. Po drugie. Oddamy czapkę za 20 paniek. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej, chłopięcy. Brienne. Brienne. Kimkolwiek byś nie był, chłopięcy bydlaku, zginiesz od mego łuku dzisiaj na szlaku. Dam ci drugą szansę, żebyś zrealizował mój wierszyk. Ej, bo myśmy się tu coś nie dogadali. To nie ty masz robić bloki, tylko ja uniki. Weź sobie to zapamiętaj, dobra? Bo coś ci się chyba w tej główce poprzestawiało. Po tych portalach. No. No co za chamstwo. Bernie. No co za Bernie. Wiem, że Brienne. Ale to jest, dla mnie jest Bernie. Bernie 268k. No Bernie. Czapka! Ludzie, czapka! Wiecie, co to znaczy? Wiecie, co to znaczy? Czapka, czapka, czapka! Na złodzieju czapka gore! A my bierzemy następne 20 baniek i idziemy. I idziemy, bo okazuje się, że jak wypadają czapki, to jedziemy dalej. Zgardliwy Ramzej. Czyżby to był ten kucharz? Halo? Halo? No, ten już nas coś zaczyna przetrzymywać. Cieniast, tylko musi nam wsiąść jakiś unik czasem. 15. Zginie zaraz. 60. No już nie czapka na pewno. A co to taki gówniany epik za 3 miliony? Za Easteros? A co wy? No co wy zgłupieliście za 3 miliony epik za Easterosu? No co to ma być? No co to za kpina? No co to jest za kpina? Epik za Easterosu. Za 3 miliony. To ja bym się tam w tych główkach poprzestawiał. No i Bezlicy jest takim rywalem, który już
może wymagać od nas jakiegoś przeklinięcia, więc o, zobaczymy sobie walkę. Coś będziemy zmieniać w buildzie naszym, czy nie. 4400 to nie jest najmocniejszy cios. 20. 3300. No tak szczerze, to nie jest to jakiś zbyt wymagający dla nas rywal. Tak mi się wydaje, skoro brakowało nam 5 baniek, ale nie zadaliśmy dwóch krytów. To raczej nic nie będziemy zmieniać tutaj w buildzie, tylko po prostu chwilkę poczekamy. Halo? Halo? Halo, majty ci się palo, bez licy. No jak to się stało, że mieliśmy taką ładną próbę bez dwóch krytyków? O, 6 baniek. Halo? Kurde, brakuje nam czasem kapkę healthu. Halo? Halo? No zaparł się, co? To jak ja gnoma zabiję, jak tutaj już taki problem jest? Toż tu chamie jeden, ty zdechła gnido, ty. Ty zdechły chamie, ty zbuntowany, ty dziadu. Nie było jednego krytyka. Jest 17. 23. No chyba nie kpijcie, że go nie zabiłem ostatnim czwartym hitem za 8 milionów. No to nie. Ej, ja pierdziu, co tu się dzieje dzisiaj? Co tu się dzieje? Co za bullshit? Co za bullshit? 8 baniek. Bullshit goni bullshit. 14 baniek. Zginiesz, robak. Zginiesz, dziadu. No nie jest to jakiś, powiem wam szczerze, przeciwnik ponad nasze możliwości, no. On po prostu jest jakiś marudny. No brakuje nam jednego małego dotknięcia. 6. Jezu, 19. No jak on łoi takimi krytykami mnie po ryju? To ja się nie dziwię, że my nie mamy szans. Ale on nie powinien mnie tak cały czas walić krytykami po ryju, bez żart. Powiem wam, że ten epik za 3 bańki to my wpuścimy do kibla. Bo dużo drożej nam wyjdzie kupno nowego. Te zadychę sprzedamy, bo one nam dają 20, nie? Ten za 3 da nam 6, to i tak za 6 kupię nowy, to na to samo wychodzi, nie? Więc ten za 3 damy do kibelka. Epic Sonic. No patrzcie. A co za łobuz? To na gnoma to my jeszcze za słabe. Za słabe cipki jesteśmy. Przecież to nie się powiesić. O, idzie się powiesić. Jaki on się zrobił marudny, ten bezlity. Ile prób takich, że aby go tylko puknąć, chuchnąć i nie wiem co jeszcze, stryknąć. Milion za milionem. 6 baniek. 20. Dobra, zobaczmy, jak to nasze ustanie wygląda. 16, 43, no... Wygląda przyzwoicie to ustanie, że tak powiem. Dobra, mam taką koncepcję, że jak nam szybko nie padnie, jak nam brakuje niewiele damage'u, to zrobimy tak, dorzucimy sobie te buciorki. I pożyczymy sobie rękawice. Chodź tu.
pójdziemy do niego tak, jak poszliśmy na Bachora. Teraz powinniśmy mieć tego damage'u na te próby za milion trochę więcej. Już ten milion nie powinien zostać, nie? A teraz nam życia brak. 15. 8,5. No patrzcie, jak się zaparł, skurkowaniec bydlak, znaczy bezlicy. Bydlęcy bezlicy. Ty bydlaku jedy. No skurkowaniec. Halo. Mam dymyć już na ciebie. Zobaczcie, 15 milionów temu. 17 i teraz 21. Dziękujemy. Oj, no tak miało to wyglądać. Tak miało to wyglądać. Jeszcze 10 milionów healthu zapasu. Tak miało to wyglądać. Rękawice za 10 milionów. Tak miało to wyglądać. No. Ach, mnie zdenerwował. Dobra. Ale my tu coś żeśmy przekombinowali. Buty. I rękawice muszę sobie oddać. A teraz nie mam miejsca w plecaku. No dobra. To skoro się nie kochamy, to wyrzucamy rękawice. Będą rękawice, to te sprzedam i też będę szczęśliwy, bo będę szczęśliwy z 40 milionów, nie? Siwie. To tu. I to tu. Tak chyba będziemy szli na gnoma. 7,5, tak. 46, okej. Okay. Zróbmy sobie parę prób tak dla zabawy. 53. Jak nam się jakaś bliska trafi, to zobaczymy, na jakim etapie jesteśmy, czy jest szansa, żeby nam gnom zdechł może dzisiaj? Znaczy dzisiaj nie, ale jak... O, to jest dobra próba. Zobaczmy, czego nam brakuje. Damage'u, healthu, czy wszystkiego. 10, okej. Okay. No tu trochę nas za dużo walną. 6. 14 i 16. No trochę słaby ten damage nasz. Trochę słaby. 11. No tu bym 8. No to tu zdycha nam. No i a tu 14 to też nie jest za dobry krytyk, ten 16. To nie są mocne krytyki. Tak szczerze mówiąc. Powinniśmy znaleźć jeszcze próbę, która będzie bliżej niż 20 baniek. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że takową powinniśmy utrafić. Tak, i tak jak sobie przypomnę te anotacje o patchu, będzie teraz szybciej działać serwer i krótsze będą konserwy. Konserwa na... dalej 15 minut. Ale będę okrótce, będzie szybciej działać, nie będzie się mulić, jak widać na obrazku. No dobra. Chyba te 20 to był jednak nasz cud. Na razie. Z tego co widzę, nic nam się nie trafia bliższego. 35. 28 to jest więcej niż 20, więc nie ma co tam zaglądać za bardzo, co się wydarzyło. Nie jak 20, jakbyśmy utrafili, to można by to było lepiej jakoś ocenić. 32. Ale ten gnom jest po prostu strasznie złowrogi. No nie mul się, głupi. Byś zamulał na jakimś gnomie. Już wystarczająco się zamuliłeś na portalach dzisiaj, imbecylu, żeś krytyki wyłączył. A. 24. No szukam jakieś... No dobra, zobaczmy, te 24 to będzie niby jakieś tam drugie podejście przy 20 bańkach. No. Pierwszy za 8 to słaby, nie? Ten za 11, ten też nie jest za mocny. 18 to też nie jest hiper super i 4700. To też nie jest hiper super, chyba i jednak trochę nam tego damage'u brakuje. Tak, trochę, trochę. Bo ile my hitów zadajemy? 4. Bachora zabiliśmy na 3.
Nie ma się mój dziadostwo. Bachora zabiliśmy na 3, jego musimy zabić na 4, ale coś słabe te 4D. 4, które wchodzą. 13, to był dobry pierwszy cios. 15. I 18. 13, 15, 18. I gdybym to ustał, to generalnie mamy wszystko, tylko nie mamy szczęścia, nie? Więc próbujemy sobie zorganizować 100 prób szczęścia i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Chyba że będziemy mieli muzyczkę szczeniaku siła, aczkolwiek no teraz Weekend Golda to trochę się właduje. Dymycz. Podniesie się trenera i gnom będzie nasz. Może nawet byśmy zamknęli tu też Asteros do końca roku. Nie wiem co wy na to. Bociek pewnie jest na tak. Bo w tej próbie widać jedną rzecz, że gdyby nie walnął mnie tak dwa razy mocno, to bym miał szansę zadać ostatni hit, który byłby hitem, który mógłby zakończyć jego cierpienie, nie? Już się zamuliło. Dobra, moi drodzy. No ale na dzień dzisiejszy tak wygląda nasza sytuacja. Jutro wbijemy 385 level. 162 nie wbijemy, ale jaj. Będzie fajnie. Mam nadzieję, że wam się podoba dzisiaj zabawa z tornadami, z Asterosami. Stoimy na gnomie. Gnoma sobie w międzyczasie jako takoś jakoś popchniemy. Spróbujemy skończyć ten Asteros w tym roku. Fajnie było, tak rok od startu serwera już zamknięty Asteros. To by było coś, nie? To by było coś, bo portalu solo to raczej nie zamkniemy, szczególnie jak tak będą nam krytyki siadać. Dzięki wam serdeczne. Trzymajcie się i będziemy w kontakcie na socjalnej zakładce socialowej YouTube.